Wiadomości z regionu dziś rozpoczynamy od tygodnika Krapkowickiego, a tutaj nowy trop w sprawie morderstwa. Niedziela, 13 dzień kwietnia, mieszkańcy Rozwadzy w zalesionych okolicach swojej miejscowości odkryli zwłoki mężczyzny. Wiele wskazuje na to, że mogą one należeć do poszukiwanego w związku z głośnym zabójstwem 62-letniej Zdzieszowiczanki, do którego doszło 8 marca. No, to informacja, która bez wątpienia zainteresuje wszystkich lokalnych mieszkańców. Odsyłamy i polecamy lekturę ten artykuł w tygodniku Krapkowickim. Teraz kolejny tytuł, z którym mamy przyjemność współpracować. Strzelec opolski, a tutaj kolejny proponowany dziś artykuł. Największy pożar od lat. 20 jednostek straży pożarnej, 2 śmigłowce ratownicze i 1 samolot gaśniczy gasiły pożar lasu pomiędzy Krośnicą, Kadłubem a Krzyżową Doliną, który wybuchł we wtorek 8 kwietnia. Jak wyglądały szczegóły tej akcji, jakie były powody tego pożaru, o tym więcej zdecydowanie w Strzelcu Opolskim. Gorąco Państwu polecam. No i na koniec głos ziemi cieszyńskiej, a tutaj młodzi i wybredni. Rok szkolny dla maturzystów powoli dobiega końca. Część młodych osób wykorzystuje ten czas nie tylko na naukę, ale i podreperowanie ocen. No i jak również okazuje się, zaczynają rozglądać się za zatrudnieniem. Niektórzy jednak tego zatrudnienia nie poszukują, a jak się okazuje, również i preferencje są bardzo, bardzo wygórowane. Więcej na ten temat w głosie ziemi cieszyńskiej. Młodzi, wybredni, poszukujący pracy. To ten artykuł. We'll be right back.